Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W jesiennej szarudze ludzie się miotają, szukając prawdziwej twarzy. W jesiennej szarudze ludzie szybko zapominają, po co żyją i dla kogo. W jesiennej szarudze ludzie gubią diamenty prawdy, nie wierząc, że ona przetrwa wszystko. I ja też w tej szarudze idę, aleją kolorowych liści, przygnieciony kamieniem ludzkich problemów. Snuję się powoli, ufając, że to Ty mnie, Panie, odnajdziesz. Jesień to czas zadumnych refleksji nad sensem życia i śmierci oraz przemijania. Ten koncert zatytułowałem w myśl świętego Jana Pawła II: Miłość mi wszystko wyjaśniła. Słowa te niosą przeogromne światło i nadzieję i pozwalają z radością iść przez szare, codzienne życie, wierząc, że spotkamy się kiedyś z tymi, którzy od nas odeszli. Wielu mnie pytało, dlaczego teraz koncert w październiku, czy to jakaś okazja, czy trzeba okazji, żeby zatrzymać się w życiu i pomyśleć, po co żyję? Oczywiście, że w tym koncercie, który rodził się trochę w bólach, pragnę zawrzeć kilka wydarzeń, jakie są już za nami i te, które są przed nami. A mam tu na myśli wspomnienie świętego Jana Pawła II, które tak naprawdę było wczoraj i stąd też hasło tego koncertu. Przed nami natomiast listopad, miesiąc smutku i radości, miesiąc klęski i chwały, miesiąc wspomnień i pamięci. Pamięci o tych, którzy już odeszli, których z nami nie ma, a którym ten wieczór wspomnień jest poświęcony. Ten koncert ma nam uświadomić kilka podstawowych prawd, że życie to krótki film, że trzeba zacząć kochać od dziś, żeby nie było za późno, że trzeba wykorzystać ten krótki czas, który mamy do dyspozycji, by dawać dobro, by kochać, by po prostu być. To, co dziś wydaje się nam piękne i znaczące w naszym życiu, pewnie w wielu przypadkach stanie się śmiertelnie śmieszne. Życie człowieka, w tym moje i Twoje, nie jest zbieraniem, gromadzeniem, ale zostawianiem i obdarowywaniem. Zostanie po nas tylko to, co daliśmy drugiemu człowiekowi, dobro, które uczyniliśmy, miłość, którą okazaliśmy. Życie musimy przeżyć godnie, bo jest tylko jedno. Zatem idźmy przez tę codzienność tak, by ślady naszych stóp przetrwały nas, zostawiając na grząskim błocie tego świata ślady miłości i dobra. Więc spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Koncert ten będzie miał dwuczęściowy wymiar. Część pierwsza to piosenki i pieśni patriotyczne, ojczyźniane, typowe, można powiedzieć, dla czasu trudnego dla Polski. Druga część to utwory nostalgiczne, refleksyjne. I to one dziś będą nas wzruszać i budzić emocje oraz wspomnienia poprzez zawarte w nich przejmujące i głębokie teksty. Zatem witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie na tym jesiennym koncercie. Miłość mi wszystko wyjaśniła. I skoro już przyszedłeś, to zatrzymaj się na chwilę, bo warto, bo miłość ci wszystko wyjaśni. Zapraszam.
Odarta z wolności, za którą miliony umierało. Odarta z miłości,
za którą miłością płacono, odarta, by nic nie pozostało, za żadne pieniądze, za nędzne grosze, nie sprzedałaś się, matko ojczyzno, pozostałaś Polską, żeby być matką. Idą matczynych rąk, przynieś zielony.
Śladami miłości, takiej niezwykłej, gdzie życie w proch obrócono za wiarę. Dziś maki czerwone w oczach rosną i serce niepokoją, a ludzie codziennie ciebie o ziemię pytają. Niech się poczują, że
kochamy tak. Matko, otwarzy jak płaska ziemia czarny. Zdeptają Twą miłość, nie zapłacą wdzięcznością. Nieraz trzeba sprzedać właśnie wszystko i z pokorą usiąść na kamieniu, by usłyszeć serce, które bije w przydrożnym, zapomnianym krzyżu, co szepce cicho o prawdziwym życiu. Otwartą przez
morze płył, w którym nie ma nic, swojej huczącej, nieopartej o tęczowe dnie. Ale wiele jest zanikujące, które światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieostrzeżonych tchnie. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żadne z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troską o żadne z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną.
największy ukryt skarb. Wiesz, w to miejsce czasami kieszenie ma puste, ręce za długie, myśli za krótkie.
Chcę wszystkim wypisać receptę na szczęście. Nie umiera na raka nienawiści, nie szuka ludzkich korzyści. Taka jest miłość, oszalała z miłości.
Panie, tyle czasu masz. Mieszkanie w chmurach i błękicie, a ja na głowie mnóstwo spraw. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, to powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. Ja się nie skarżę na swój los, potulna jestem jak baranek i tylko mam nadzieję, że chyba wiem. Ile mam grzechów, któż to wie? A do liczenia nie mam głowy. Wszystkie darujesz mi i tak. Nie jesteś przecież drobiazgowy. Lecz czemu mnie do raju brał? Prowadzisz drogą taką krętą. I czemu wciąż doświadczasz tak, jak gdybyś chciał uczynić świętą? Nie chcę się skarżyć na swój los. Nie proszę więcej, niż dać możesz. I ciągle mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, Boże. To życie minie jak zły sen, jak dragi farsa, komedio, dramat. A gdy się zbudzę westchnę, cóż, to wszystko było chyba zamiast. Lecz póki co w zamęcie trwa, liczę na palcach lata szare i tylko czasem przemknie myśl, przecież nie jestem tu za karę. Dziś czuję się jak mrówka, gdy czyś but ratuje me mrowisko. Czemu mi dałeś wiarę w cud? A potem odebrałeś wszystko. Nie chcę się skarżyć na swój los, choć wiem, jak będzie jutro rano. Tyle powiedzieć chciałam ci. Zamiast pacierza na dobranoc.
gdybym się nie spakował na czas, gdybym nie zdążył pożegnać się, gdybym zostawił niedomknięte drzwi, gdybym odszedł w nieodpowiedniej dla ludzi godzinie. Niech nie płacze niebo i nie szlocha żaden kamień. Zajmijcie moje miejsce przy stole i wypijcie jak dawniej toast za moje zdrowie. Bo życie jest jak rzeka, przez którą trzeba przejść w nieoczekiwanym momencie na drugi brzeg.
Słuchajcie, to prawie już koniec, ale jeszcze nie koniec. Myślę, że tak naprawdę to początek czegoś dobrego w tej parafii. Bo przez śpiew i słowo, które tutaj wybrzmiało, można ewangelizować. I niekoniecznie, tak jak słyszeliśmy, muszą być piosenki i pieśni religijne. Jeżeli ktoś odrobinę się orientuje, to były piosenki niektóre z polskiej estrady. Wybrane oczywiście i przemyślane, ale niosące przeogromną wartość i treść. Więc w tym miejscu pragnę przede wszystkim złożyć dziękczynienie dobremu Bogu za to, że błogosławił temu dziełu muzycznemu, że się udało ten koncert stworzyć. Jak mówiłem, rodził się trochę w bólach. I to wielki bólach, to dziewczyny mogą potwierdzić, ale jak widać dzisiaj w dobrej formie obie są. Nawet świetnej są w formie. To są dziewczyny, które ja je po prostu kocham. One mają kawalerów, ale no cóż, miłość mi wszystko wyjaśni. Chcę uwielbić Boga za ich obecność, za to, że utkał ten koncert z dobrych ludzkich serc. Bo nie byłoby tego koncertu, gdyby nie ci ludzie, którzy mają talent, mają zdolności, mają charyzmę, mają potencjał, mają przeogromne serce do tego, co robią. To ich pasja, to chyba słychać, że robią to wręcz zawodowo, ale też nie otrzaskali się jeszcze, przynajmniej ze sceną w kościele, i za to im chwała, że trochę się czują jeszcze skrępowani. To dobrze, to tak ma być. Pragnę podziękować Bogu za to, że postawił właśnie ich na mojej drodze, mojego kapłaństwa, które trochę już trwa. Nie jest to jakiś długi odcinek, bo czuję się ciągle młody, aczkolwiek lata lecą, jak to mówią. Tak to już jest, że do pewnych rzeczy człowiek dojrzewa i pewne rzeczy pozostają gdzieś w pamięci. Chciałbym podziękować gospodarzowi tego miejsca, księdzu proboszczowi, który wyraził aprobatę i zadowolenie z faktu, że takie dzieło powstanie w tej parafii. Oglądał tutaj tak zakrystię, bo trochę kuruje się. Myślę, że to życzymy mu zdrowia, żeby faktycznie doszedł do siebie, bo trochę zasmarkany. Zaglądał i tak, ale żeście narozkładali. No to trochę żeśmy narozkładali, no ale mówię, musi być zamieszanie. Gdzie Stachnik, tam zamieszanie. Tak już w życiu moim jest. Więc dziękuję mu za to, że... Dziękuję mu za to, że zaufał, że faktycznie pozwolił na takie dzieło, które myślę, że jest potrzebne na dzisiejszy czas, który łączy, który scala, solidaryzuje i pozwala się spotkać w tym miejscu na choćby nawet takim fajnym spotkaniu wspólnym, by posłuchać, pośpiewać, powspominać, po prostu ze sobą być. Z głębi serca dziękuję wokalistom i instrumentalistom. Pozwolę sobie ich wymienić i zmieniać nazwiska. Najpierw może paniom damy pierwszeństwo. Piotruś, dobrze? No to dobrze. Cieszę się, że się zgadzamy. Przed wyjściem na scenę nie zgadzaliśmy się w jednym fakcie. No i uparł się. To jest taki trochę osioł uparty. Ja to powiem wprost. No, na dobrą sprawę, utwór na początek. Ja to powiem, bo ja jestem taki, że to powiem. Miał być inny, bo ja sobie inny zaplanowałem i miał być inny. I przez pół koncertu ja myślałem, że dlaczego on tego nie zagrał mi. A grał już to, a wypierał się, przydał oczy, że nie grał. Wszyscy w koło mówią to i nie. Ale w każdym razie zagrał pięknie ten na początek. Ja, nie, no, ja znałem ten utwór, ale chciałem inny. Będzie następnym razem. Piotruś, obiecasz? Nie obraź się na mnie, tak cię lubię właśnie, tak cię lubię. Wokalistki dzisiejszego wieczoru to przede wszystkim Magda Białorucka. Zobacz.
Ewa Siembida. Natalia Rząsa-Wielgosz. Nadmienię tylko, to jest moja siostrzenica. W tym wypadku rodziną się mogę pochwalić. To z rodziną różnie wychodzi. Mówią, że dobrze na zdjęciu, no, ale w tym wypadku to naprawdę świetnie. Anna Jadwisiak. Oczywiście to jest dziewczyna z chóru. Ja bym bardzo ją prosił, żebyście pojawili. Ja zapomnijcie się na tym. I oczywiście wokal męski, który był naprawdę świetny. Nie spodziewałem się nawet, bo to chłop, który gra i śpiewa non-stop, prawda? Że gardło mam świeże, jak słuchajcie. Rafał Kulasko. No, wokal sam to za mało, potrzebne były instrumenty. Do tego oczywiście są potrzebni ci, którzy grali. Więc zacznę od ciebie, Piotrze. Piotr Ogorzelec, skrzypce. Gitara Darek Majewski. Pianino Tomasz Jakub. I moja kochana wiolonczela to jest ksiądz Julian Wybraniec. Oczywiście to nie wszyscy. To jest taki mały skład. Udało się chyba prawie 9 miesięcy temu, to prawie jak dziecko urodzić, w tej parafii się to dziecko urodziło. I to jest chór ponad 30-osobowy. Chór Magnificat pod kierownictwem Państwa Elżbiety i Dariusza Ochwat. No, słuchajcie, ten chór jeszcze zaśpiewa za chwilę na koniec. Piękny utwór i proszę go posłuchać, bo to jest wyjątkowy, który zakończy, można powiedzieć, ten dzisiejszy wieczór. To jest Ave Maria jakiegoś Kaczyniego, czy coś takiego, tak? Pani profesor? No, w każdym razie Ave Maria, no przepraszam. Więc bardzo bym prosił, żeby zostać jeszcze, wysłuchać tego utworu. On jest przecudny, przecudny. Ja się, jak usłyszałem, to po prostu wzruszyłem się, bo to jednak jest taki utwór wzruszający. Ale nie byłoby, słuchajcie, tego koncertu bez technicznej oprawy, którą stworzyli tu panowie. Jak widać, ten pan od nagłośnienia jest bardzo talentowany. Bo potrafi śpiewać i jeszcze operować tymi mikrofonami, kablami, tym wszystkim. To jest Rafał Kulasko. Udało mi się zdobyć przy łasce Bożej działania Pana Boga. Pana kamerzystę będzie, myślę, do nabycia taka płyta z tego koncertu dla najbliższych, żeby można było sobie kiedyś po latach otworzyć i zobaczyć, no, jak się ludzie zmieniają. To zapewnił nam pan Ryszard Filipowicz. Dobrze mówię? Dobrze. Wielkie dzięki. Oczywiście jeszcze na ścianie leci chyba prezentacja. Miłość mi wszystko wyjaśniła. To stworzył naprawdę chłopak, który się tak zaangażował, że jeszcze w sobotę żeśmy wklejali, bo jestem wybredny, więc ten slajd nie ten, tak. Że to wszystko musiał wyciachać, mówię, że ten mi się nie podoba, ten mówi, że mi się podoba, a mi się nie podoba, więc wycinamy. Więc wycinaliśmy, wklejaliśmy i się udało stworzyć tą prezentację i stworzył ją Rafał Kudlik. Oczywiście pamiętam o tym, że były piosenki, ale były też i wiersze, które w świetnej, myślę, że formie i wielkim zaangażowaniem odczytały dwie utalentowane dziewczyny, które łączą, można powiedzieć, ten dekanat trochę. Pokazują, że można się spotkać na tej, przed ołtarzem, można powiedzieć, w kościele. No bo jedna jest z Krasnego, druga jest stąd. Jedna to oczywiście
Anna Telesz, a druga to Kamila Kopeć. Obie świetne dziewczyny, świetne. No co więcej mogę powiedzieć? No widzicie, to miało trwać dłużej faktycznie. Ja to planowałem, wszyscy jak popatrzyli na ten scenariusz mój, mówią tak, półtorej godziny, to będzie prawie dwie. Na razie mamy godzinę 15 i już się prawie kończy, ale kończę. Kochani, nie mógłbym tego koncertu bez was. I chcę naprawdę z całego serca podziękować za wasze przybycie. A patrząc tak po twarzach, światło trochę razi, ale nieważne, widzę twarze z różnych stron. Bo widzę i Krasne, widzę i Sędziszów Małopolski, widzę i Palikówkę, widzę i Werynię, skąd pochodzę. Widzę Borek Wielki, gdzie mam brata. I tak trochę tych ludzi przyjechało, naprawdę. I też wy żeście dopisali, moi kochani parafianie. Bo ci, co przyjechali, to przyjechali. No, przyjechali z dobrego serca, ale wiadomo, że oni ciągle za mną nie będą jeździć. A wy jesteście na miejscu, więc serca wam dziękuję, żeście przyszli i no, zechcieliście w tym dziele muzycznym, koncercie uczestniczyć. Myślę, że wyjdziecie stąd inni, no tak powiem, odmienieni, że ten koncert zostawi w was jakiś ślad dobrych myśli, pamięci, ale też i tego, że tak naprawdę no, człowiek potrafi wiele dać. Nie wiem, po co przyszedłem. Proszę Państwa, jeszcze mam muszę to przerwać, bo ja myślę, że ten koncert w ogóle by się nie odbył bez Państwa przede wszystkim, ale też bez inicjatora tegoż koncertu. Ja bardzo wielkie brawa chciałabym poprosić od Państwa dla księdza Marcina Stachnika za to, że wpadł na taki genialny pomysł, że jesteśmy tutaj wszyscy razem, że możemy na całą wodę po prostu śpiewać i grać i razem z tym wszystkim uczestniczyć. Bardzo dziękuję. Boskiej nocy, z boskimi przeżyciami, z wspomnieniami z tego koncertu. No i będę nasłuchiwał, czy wy chcecie więcej, czy nie, czy wam się podobało, czy nie, co było źle, co będziemy poprawiać, jaki antuaż zrobić ewentualnie. No i zapraszam ludzi do współpracy. Naprawdę jestem otwarty. Dla każdego się tu miejsce znajdzie, o ile potrafi śpiewać i grać. To tyle. Zapraszam do wysłuchania Ave Maria chóru Magnificat pod kierownictwem Państwa Elżbiety i Dariusza Ochwata.